Dzisiaj jeden z moich kursantów zadał mi bardzo ciekawe pytanie. Zapytał on, ile należy odjąć od liczby, aby była ona podzielna przez 6. Spróbujmy napisać odpowiednią formułę. Skorzystam z funkcji zaokrąg w dół. Funkcja ta zaokrągla podaną liczbę do dowolnej wielokrotności w dół. Więc jako liczbę wskażę ilość, a po średniku wpiszę 6. To będzie mówiło Excelowi, że chciałbym tę liczbę zaokrąglać w dół do wielokrotności 6. A co za tym idzie? Liczba, którą otrzymam w wyniku, będzie podzielna przez 6. Pan Tomasz zapytał, ile należy odjąć od liczby, aby była ona podzielna przez 6. Więc tę formułę delikatnie przerobię. Na samym początku za znakiem równości wskażę komórkę z ilością i odejmę od niej to, co wychodzi z funkcji zaokrąg w dół. Zatwierdzam to Enterem. Kopiuję tę formułę do samego dołu. Aby teraz wyliczyć ilość podzielną, napiszę bardzo proste odejmowanie, czyli od ilości odejmę wartość, którą należy odjąć. Aby sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez inną, można skorzystać z funkcji mod. Funkcja mod ma dwa argumenty. Liczba jest to liczba, którą będziemy dzielili, a drugi argument dzielnik jest to liczba, przez którą będziemy dzielili. Funkcja mod zwraca resztę z dzielenia. Jeśli więc wyjdzie 0, oznacza to, że dana liczba jest podzielna przez 6.